Nagram wam taką małą ciekawostkę. Tutaj w oddali macie 6215, a tutaj dwa przełączniki zdemontowane z butników. Przełączniki odpowiedzialne za tylny podnośnik i sterowanie hydrauliki z tylnego butnika. W ciągniku właśnie przestały działać te funkcje. Podnośnik działa tylko z pozycji HR-u z fotela kierowcy. Nie da się podnieść ramion z pozycji właśnie butnika. Zacząłem od sprawdzenia bezpieczników. To powinno się zawsze robić na samym początku. No i bezpieczniki sprawne. Wszędzie zasilanie jest, więc co? Trzeba drzeć kostki. Po dobraniu się do przełączników trzeba było zdjąć dwie takie plastikowe budowy. Dostałem się tutaj. I tak moim oczom ukazał się taki właśnie widok, czyli wszechobecna korozja. Tego tak dobrze nie widać, ale tak też jest. Tutaj w tej kostce jednej nie ma w ogóle już jednego pinu. Tutaj jeden jest, ale już jest praktycznie złamany, więc też już nie będzie to działało. W drugiej kostce wygląda troszeczkę lepiej, jest tylko nalot rdzy, więc mam nadzieję, że uda się to zrobić, czyli wyczyścić. Ja biorę papierek ścierny w dłoni, biorę się za czyszczenie. Spryskałem już sobie to wstępnie właśnie jakimś tam odrdzewiaczem, żeby tą korozję ruszyć. Także taka ciekawostka, jakbyście mieli problem właśnie z takimi funkcjami, że nie działają wam przyciski z butników, a wszystkie bezpieczniki grają tak jak trzeba, bo pamiętajcie, że zawsze trzeba zaczynać od bezpieczników. Później trzeba podejmować takie kroki i sprawdzać właśnie kostki zasilania. Oczywiście sprawdziłem miernikiem, czy zasilania dochodzą do wtyczek. Dochodzą. Jest to już jedyne, co zostało. Także jeden przycisk na pewno będzie do wymiany. Jeden cały panel. Drugi, mam nadzieję, że uda się uratować. Także Marcin, jeśli to oglądasz, możesz być dumny. Dobra, mały raporcik teraz dla was. Trochę mi się to udało ogarnąć. Jeden przycisk sprawny po oczyszczeniu pinów. Działa podnoszenie i opuszczanie. I tutaj wyczyszczenie pinów pomogło. Tutaj w tym drugim działa tylko podnoszenie. Opuszczanie nie działa z racji, że ten pin jest ukruszony. Więc ten przełącznik kwalifikuje się do wymiany, ale ten już gra. Elegancko kostki poczyszczone. Ja jeszcze sobie powymywam tutaj to błoto z tych butników, żeby to tutaj nie zachodziło. No i w sumie robota ogarnięta. Jakiś elektryk wziąłby za to sporą kasę, jakiś mechanik z serwisu, mi się to udało 2 godzinki zdiagnozować i ogarnąć. Także ja to teraz czyszczę, składam do kupy i traktor będzie śmigał. No i zmieniają się te perspektywy, co rusz, nie? Teraz kolejna, zobaczcie jaki zestaw ciekawy. Dwie przyczepy marki Bailey. Jedna większa, druga mniejsza. I tym oto zestawem ruszamy w drogę. Zaraz wam wszystko opowiem. Wszystko spięte. Możemy jechać. Dość ciepło się zrobiło dosyć. Dobra, o co chodzi? Szykujemy się do zaprawiania ziarna na wiosenne siewy. I przenosimy się na to najbardziej oddalone gospodarstwo, co się zowie Pawton Farm. Tam też właśnie teraz jedziemy, ponieważ będziemy w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek, zaprawiać, więc ruszamy. Ja mam z piętego John Deere'a z przyczepą naszą. Tu będziemy ładować pszenicę, która będzie szła do zaprawiarki. Z tyłu mam małą przyczepę, nie wiem co na niej będziemy przewozić. Czy worki ze zbożem, czy ona tylko będzie na odpady z tej zaprawiarki, bo ona jednocześnie czyści. Teraz zajechałem tylko tutaj z kolegą, we dwóch przyjechaliśmy, on wziął ładowarkę, wrzucił mi łyżkę na przyczepę, sam pojechał ładowarką z widłami, z paleciakiem. I ja jadę za nim. Tu widzicie po prawej stronie nasze pszenice o zimę. Mam nadzieję, że widzicie, przepraszam za upierdzielone szyby. Ale nie było czasu, żeby ten traktor ogarnąć. Wczoraj się ubrudziła przy wyciąganiu tirów. Sami wiecie, jak to jest o tej porze roku. O, wszystko spada. Telefon. Wszystkie uchwyty na telefony do Polski zabrałem, trzeba kupić sobie nowy. Magnetyczny, to naprzeciwko macie wapno. Przywiezione w tym roku. W zeszłym tygodniu w sumie. Jedziemy, nawet długa droga przed nami.
479, w sumie nas przypuszcza. I jedziemy. Tak to wygląda, widzicie, na polach mokro jak cholera, nic się nie zmienia. Cały czas tej wody troszeczkę dolewa. Na to niestety nie mamy wpływu, prognozy się cały czas zmieniają. Nie wynadają znowu deszcz, w przyszłym tygodniu ma coś trochę popadywać. Kurczę, cały czas mi się z tyłu szyba otwiera, chyba nie jest dokręcona nakrętka do końca tutaj od dźwigienki. Także długi zestaw i długa trasa. Jadę naszą starą, poczciwą 6215. Dzisiaj ogarniałem w niej troszeczkę elektronicznych spraw, to wam nagrałem, nie wiem czy już to widzieliście, czy dopiero będziecie widzieli, naprawiałem podnoszenie i opuszczanie ramion z pozycji błudnika, ponieważ to było popsute. Na całe szczęście udało się to kosztem zerowym naprawić. Będzie wymagało to w przyszłości wymiany jednego przełącznika, ale na razie się tym nie przejmujemy, szyba się znowu otworzyła. Mogliby coś tą drogą w końcu zrobić, na to gospodarstwo to z każdym rokiem coraz gorzej. Dziadek się patrzy. My sobie jedziemy, którą drogę obrać. Możemy pojechać w prawo, teoretycznie troszeczkę krócej, albo w lewo i się troszeczkę w korki wbić, pojedziemy w prawo. Tutaj pszeniczki, ktoś ma posiane, nawet ładnie wyglądają. Oczywiście na polach stoi woda. Ruszyła już wegetacja w rzepaku, nie wiem jak w zbożach, ale widać, że rzepak już ruszył. Nawet dzisiaj z menedżerem na ten temat rozmawiałem. No i wiecie, zasada jest jedna, że azot już powinien czekać. No ale niestety nie przy tych warunkach. Jeśli byśmy spróbowali teraz nawozy rozsiewać, to razem z azotem na ten rzepak stałyby jeszcze potopione ciągniki na polu, a tego nie chcemy. Więc na razie się z tym trzeba wstrzymać. Masakra z tą szybą, co chwilę się otwiera. Ale jest gorąco, powiem wam szczerze, w kabinie czuję się, że jest ciepło. Nie wierzę tej temperaturze, pokazuje mi... A nie, przepraszam. Chociaż nie, no dalej, jakoś dziwne. 15,5 stopnia mogłoby być na zewnątrz? Może i jest w sumie, bo widzę, że 19, ale 19 to jest zadana temperatura w kabinie. O, jakiś bażant przeżył zimę, to się rzadko zdarza, bo tutaj wszyscy do tych bażantów strzelają. Nie tylko jeden, dwa, trzy. Ale zaraz się pod samochód wpierdzieli. Hamulce ma dobre, ta przyczepa z tyłu, delikatnie depnę na hamulec i już się zatrzymuje od razu. Muszę zobaczyć, czy mam dźwięki włączone w telefonie służbowym, bo mógł dzwonić. Ale są włącznie. Co, cisnę sobie dalej. Już dzisiaj mikrofon testowany jest, to już jakość dźwięku powinna być na poziomie odpowiednim. Tak więc ja sobie jadę i jeszcze coś do was ponawijam, jak już będę bliżej gospodarstwa. No, naprawdę fajna pogoda się zrobiła. Tutaj dłuższą drogą pojadę, ale mniej będzie się przepychania po takich bocznych. Słońce nagina w oczy, ja okularów przeciwsłonecznych nie ma. Problemy trzeciego świata. Ta nasza pszeniczka po łubinie rośnie. Pięknie rośnie, ładna pszeniczka. Chociaż tak jak patrzę po sąsiadach, to mamy jednak jedne z najmniejszych tych pszeniczek. Cicho, no i jedne z najmniejszych tych pszeniczek, bo tak u sąsiadów to nawet o połowę dłuższe. Ale jeszcze nadrobi. Dosyć późno sieliśmy w zeszłym roku, to trzeba przyznać. I to nawet szef przyznał, że za późno zaczęliśmy, bo tak naprawdę jakbyśmy zaczęli te dwa tygodnie, nawet tydzień wcześniej, to powinniśmy wszystko to, co było do wysiania jesienią, wysiać.
Ale wiecie, każdy rok jest inny. Tu trochę był deficyt wilgoci, chcieli to jak najpóźniej zasiewać. Licząc, że troszeczkę tego deszczu spadnie. No i spadło, tylko że więcej spodziewali, więcej jak troszeczkę. Rolnictwo niestety, tutaj niczego się nie da przewidzieć. Jasiu wyczuł, że dłuższa wycieczka go czeka, a tu sobie zaczął DPF-a wypalać. W tych John Deere'ach tam od chyba 2014 roku zostały te DPF-y dopiero wprowadzone, 13-14 rok chyba, nie? I to się nic złego nie dzieje z tymi systemami, jakoś żeby to one tam strasznie się przetykały. Jakoś ja się przynajmniej nie spotkałem z takim przypadkiem, że trzeba było tego DPF-a na przykład demontować, tak jak to się często w samochodach osobowych dzieje, i go płukać albo go po prostu wycinać. One po prostu chodzą. Ciekawe jak to w tych nowszych jest. Fajnie. Już taka godzina jest, że będzie ten ruch coraz większy, gdyż już jest już 15. Ale przyjeżdżamy teraz najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu, jednym z dwóch, i potem już będzie w miarę luźno. To jakaś fajna restauracja, steakhouse. No naprawdę przyjemna pogoda. John Deere szybszy na starcie od Mercedesa GLE. Muszę uważać, bo to jest wąsko. Tylna przyczepa centralnie się zmieściła przed krawężnikiem. Wszystko wymierzone, wyliczone. I jedziemy, i tak będziemy zaprawiać, i tak naprawdę sami nie wiemy, ile tego zaprawiać możemy, bo nie wiemy, na ile się uda zasiać. Zostało nam dużo nasion z jesieni, z zimy, i co z tym robić? Czy da się to przetrzymać do przyszłego roku? Już się myszy w tym plęgnu. Wczoraj robiliśmy porządki troszeczkę w tych workach. Ja już byłem w szoku, że te myszy tam po prostu, wiecie, w zaprawionej pszenicy sobie żyją, sobie robią domki i sobie żyją. Wczoraj troszeczkę tych myszy zniszczyliśmy. Unicestwiliśmy. Szczurów też jest dużo. Zawsze co roku z tymi szczurami jest problem. I dostają trutki, polują na nie, strzelają do nich. Z psami. Tutaj ta dziewczyna, co się zajmuje hodowlą tych ważantów, ona też ma psy właśnie te, to są teriery. Te, które są właśnie szkolone do łowienia szczurów. Gdzieś tam raz na jakiś czas się za to biorą, ale mimo wszystko one i tak cały czas w tym gospodarstwie, no gospodarstwa wszędzie egzystują niestety. Cwane mądre zwierzęta. Nie wiem, czy my ja ten traktor będę zostawił z tymi przyczepami, czy my we dwóch znowu będziemy tym traktorem razem wracać. Chyba nas ktoś zabierze, ale brudny ten traktor, aż wstyd. W tylną szybę nawet nie patrzę, bo w niej nic się nie da zobaczyć. Jak obier zielony. Miałem dzisiaj nawet plan ten traktor umyć, ale niestety czasowo tego nie spiąłem z racji, że ogarniałem ten podnośnik i tu mi się zeszło z tym w 2 godzinki, może nawet troszeczkę więcej. Tak dłużej mogę sobie pozwolić dzisiaj wam ponawijać, bo to tylko z tego jednego przyjazdu wam coś dzisiaj nagram. Tyle będzie w tym odcinku z zaprawiania. Może coś się uda nagrać, zależy jaką ja funkcję będę przy tym pełnił. O ile będę przy tym, może zostanę u nas i będę coś innego robił. Kurde, ale ostre hamulce w tej przyczepie.
Ten jedzie, nie widzę. Ten skręca, co z tym? Kierunkowskazy niepotrzebne w Łodzi. Mini Cooper i kierunkowskazów nie używa. A, no bo przecież BMW wykupiło koncern. To w sumie nic dziwnego. Jakieś dziedzictwo trzeba zachować. Taki przytyk delikatny. Nie no, żartuję, nic nie mam. Do kierowców BMW i do samych BMW. Sam bym sobie kiedyś kupił jakąś M3 albo M5. Tak, gdzieś był radar, czy jeszcze nie tu? Gdzieś tu niedaleko, ale to raczej my prędkości nie przekraczamy. Tu po prawej stronie też nasza pszeniczka, o zima tutaj wałowałem. No co, rośnie, ładnie wygląda, wschody w miarę dobre. Poprzeczka oczywiście mokra. Nic nowego. Na brak wilgoci rośliny nie mają co narzekać ze startem wiosny. Tyle, że nie wiadomo jak się to rozłoży w przyszłości, w późniejszych etapach, bo w zeszłym roku było na przykład tak, że dosyć wcześnie udało się siać i idealnie czasowo się zbieraliśmy, bo wczesne siewy wiosenne dały nam ten komfort, że się centralnie przed deszczami wyrobiliśmy, bo skończyliśmy siewy gdzieś, nie wiem, na przełomie lutego i marca, początkiem marca, i potem zaczęło lać, lało dosłownie przez miesiąc praktycznie bez przerwy. I wydawać by się mogło, że tej wilgoci będzie wystarczająca ilość, ale padało przez miesiąc, a potem po miesiącu przestało padać całkowicie. I później była inna lipa. Z tytułu właśnie tego, że było zbyt sucho. No to ja negatywnie wam się przyznam. Przejazd to minąłem, tak się zagadałem, zapomniałem w lewo skręcić, musiałem zawracać. To i tak szczęście miałem, że było gdzie nawinąć, wjechałem na jakieś osiedle. Stój, nie wyjeżdżaj gościu. Nie bym chciał się wychylić, bym mu nosyka utarł. Także miałem dużo szczęścia, że było gdzie zawrócić z tym zestawem, bo tam się zaraz większe miasto zaczyna. To miałby mnie lada gratkę, jakby nie było gdzie nawijki zrobić. Ale i takie błędy się zdarzają. Jedzie samochód naprzeciwka, ale sobie poczeka. Większy ma pierwszeństwo. Rosyjska szkoła. Mamy z tyłu wszystko, tylko w momentach, kiedy skręcam w jedną albo w drugą stronę, mogę zweryfikować, czy ciągnę jeszcze ze sobą tu drugą przyczepę, czy nie. Tu nie mam kompletnie miejsca, żeby się z nimi minąć. Tu już trzeba prędkości nabierać, ponieważ będziemy się pod górę napędzać. Tak to właśnie wygląda. Więc tak, w przyszłym tygodniu akcja zaprawiania. Czekamy na poprawę pogody, żeby móc w ogóle w pole wyjechać, jakiekolwiek manewry rozpocząć. W Polsce, z tego co wiem, też jest jeszcze ta pogoda niestabilna. Dziś troszeczkę słońca, troszeczkę deszczu. Jest to dosyć urozmaicone. Ale to dobrze, też chyba w tym roku raczej problemów z wilgocią nie będzie. Nie wiem jak tam w innych rejonach, ale u mnie w Lubelszczyźnie to dużo będzie tej wilgoci, zarówno ze śniegu, jak i z deszczu. Ja już jestem prawie na miejscu, więc tu będę wam kończył na dawanie. Dzięki, że oglądaliście. Jak się podobało, poproszę lajka, śmiało komentujcie i subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, bo warto. I ja dziękuję za to. Miłego dnia wam życzę, bądź wieczora, zależy kiedy to oglądacie i co. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Chris Farm. Cześć!